Cześć, tutaj Centaler i witam was w już 13 odcinku Zagrajmy w Gates of Troy. Dosyć długo nie było odcinków na moim kanale z powodu tego, że komp mi się wyrypał. Po prostu nie wiem co się stało, chyba wirus z internetu na dysk wszedł i mi po prostu rozwalił dysk C i przez to nie mogłem go odpalić, musiał do zaufanego informatyka pójść. Informatyk to szybko naprawił, no i mogę teraz już nagrywać. A jeszcze muszę wam coś takiego powiedzieć, że jak głupi, wcześniejszy odcinek, który był chyba nawet jeszcze wcześniej niż ten, który teraz widzicie, tą sytuację, że koniec budowy, dyplomacja i tak dalej, to nie mieliśmy Claytor, ani chyba Mantinei, ani Koryntu, ani Argos. A dlaczego? Bo jak głupi nagrałem sobie filmik, chciałem go wrzucać na YouTube'a, już go obrabiałem, kiedy się skapnąłem, że nie zapisałem gry. Oczywiście teraz od razu zapiszę, żeby nie było. Po prostu nie zapisałem gry i usunąłem ten film. A później się okazało, że autozapis, z którego idealnie byłoby na tym filmie, idealny autozapis był, ale już był usunięty plik, więc przepraszam was, ale nie za bardzo dużo straciliście. Tutaj mamy oczywiście już południe Peloponezu jest nasze. Chyba miało to źródło potęgi, wiem. Z Mantinei ją zwasylizowaliśmy, chyba z Megapolis. Jakiegoś tutaj miasta poszliśmy na Claytor i zwasalizowaliśmy Argos, Mantineję i Korynt. Jak widzicie, tu chyba damy lekką piechotę, bo ciężka to tam nie potrzeba. Argos, proste gospodarstwo. I teraz na przykładzie Elejczyków pokażę wam, jak można zwasalizować. Tutaj już daje przysługę mieć, a te Stanieczycy też już jeszcze nic nie mają, więc negocjacja i Soleteja. Elejczycy przysłużymy się im końmi. Ten na razie chyba nigdzie nie jest, więc może iść do Ozylisy Lokrowie, żeby tak stopniowo podbijać. Cykladejczycy nic nie robią, więc kupmy konie od nich. I w drodze do Macedończyków. Po pierwsze, jak działa wasalizacja? Wysyłasz dyplomatę do jakiegoś kraju. Jak jest przynajmniej 98, albo jak tu 99, ale Ateńczycy nigdy się nie zgodzą, 95, 96, to będziesz na wyższym stopniu dyplomacji. Będziesz mógł zwasalizować jakieś państwo i to się bardzo przydaje w tej typie gry, ponieważ masz za darmo miasto, nie musisz go podbijać, więc opłaca się iść dyplomację. Claytor to zdobyliśmy, jak widzicie, tutaj mamy dwóch Spartan, a zaatakowałem trzema oddziałami Spartan, ale przez złą taktykę, którą mi zaproponowała koleżanka, przegraliśmy. Takie coś się zdarza każdemu youtuberowi, więc żebyście zobaczyli przynajmniej troszeczkę zdolności przywódczych, no to gdzie tutaj idziemy? Jeszcze to Kylene, no nie, do Patrai, żeby mieć tutaj już dosyć ogarnięte. No i co? Dajemy koniec tury. Szybko do wydobycia miedzi, dyplomacja. Najpierw ogarniemy miasta. Tutaj na razie nic, może małe gospodarstwo.
Metona nic, Mantineja nic, Kydonia nic, Gordon nic, Knossos. Knossos tutaj się nie opłaca, ceglarza, tutaj nic, 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 nic. Chyba tam coś nie było. Co jest ważniejsze? Drwal w ogóle nieważny, gospodarstwo ważniejsze. Na razie nic nie mamy, wiadomości, a teraz się zajmiemy dyplomacją. Ajajaj, nacisnąłem, ale przynajmniej już tu się tutaj większość zadań się nam się zrobiła. Zacytwianie, może uda się ich zwasalizować, bo wtedy bym miał już w pewnym sensie wschód już opanowany. Oczywiście to tutaj się nie liczę, po prostu Peloponezu, bo to jest najdalszy zakątek Peloponezu, Zacytwianie. Ateńczycy nigdy się nie zwasalizowują, Elejczycy i widzicie. Dyplomata spróbuje przekonać naród do przełączenia się do twojego imperium na warunkach równorzędnego partnera, choć w praktyce będzie wasalem. Jeszcze w większej praktyce my będziemy rządzić jego miastem. To może być bardzo kosztowne. Musisz chronić swoich wasali, ponieważ mogą się zbuntować. Jeśli... może spróbować wasalizować naród tylko wtedy, gdy jest twoim sojusznikiem. To wasalizujemy, co chciałem powiedzieć. Jeśli macie na przykład, zwasalizujecie jak ja Koryntyjczyków, Argejczyków, chyba tak się nazywali, i Mantinei, i teraz Elejczyków, jeśli jakiś głupi oddział hordy barbarzyńców zaatakuje to miasto, to wtedy wasale, jeszcze Kretańczycy byli, wasale po prostu odwracają się do ciebie tyłem i cię zdradzają. Wtedy nagle tracisz połowę imperium. Takie. Presja na Proxenosa, Macedończycy, tam Asyria, dlatego. Dajmy jeszcze jedną turkę. Dyplomacja. Aha, nie udało mu się, a co to ma być? Gordon, tutaj mam jeden oddział tego, Knossos. Aha, tutaj chciałem już podbijać Hieraptynę za pomocą chyba jednego oddziału Spartan i tych... Ajaja, jak głupio to zrobiłem. Trzy oddziały by chyba się... Chyba będą dobre i do Hieraptyny. Tutaj ciągle Zacytwianie. Aha, trochę nam niezbyt dobrze się powodzi, więc mieć. A tutaj... A przysłużmy się im z żywnością. O! I zwasalizowaliśmy, to jest bardzo dobrze, cieszę się z tego. Jeszcze badania nam się zrobiły, więc pozytywnie. Ta tura na razie się rozpoczyna, a Petra tutaj już podbijamy, więc będziemy mieć ten zakątek i ten. Uwaga, teraz będzie trochę historii Spartan. Kiedyś, chyba gdzieś tam w 8 wieku przed naszym erą i aż do chyba bitwy pod... aż do wojny peloponeskiej, Spartanie panowali tylko nad tym malutkim krajeczkiem. Tą tutaj dolinką i chyba gdzieś tylko tutaj byli. Tutaj panowali Mesańczycy, których później podbili, ale to już za wojny peloponeskiej. A tutaj jeszcze, tutaj byli wasale, czyli sojusznicy Spartan. Tylko do tyle. Te cztery miasta to byli... sojusznicy, Argos nie była sojusznikiem, Koryntyjczycy byli sojusznikami, tu mieli tylko jedno miasto. To jest z ich historii. A jak widzicie, my mamy od Elidy aż do Knossos, więc znacznie mamy większy przyrost naszego państwa, z czego się bardzo cieszę, bo nam to, bo Spartanie powinni mieć dobre, raczej mamy najlepszą jednostkę w grze, oprócz nieśmiertelnych oczywiście, to powinniśmy mieć jakieś imperium większe, ale
Jeju, samouczek coś tam pokazał, idź tam. Ty, my powolutku idziemy na te dwa miasta. O, ktoś nam nowy przyszedł, tylko... A, od tych Elejczyków. Gdzieś tutaj powinni być jąscy Cykladejczycy. Jest! Wtedy byśmy opanowali też Cyklady ateńskie. W pewnym sensie my będziemy mieć chyba już wszystkich dorów. Narody. Nie, nie, my jesteśmy lacedemonami, ale mamy chyba, jak się to nazywa? Grupa etniczna Eolowie. My jesteśmy dorami, którzy przybyli tutaj wcześniej od Jonów, którymi są Ateńczycy i tutaj Teby i tak dalej. Dorowie chyba osiedlili się na całym Peloponezie i trochę na Krecie, więc zjednoczamy ziemię starożytnych dorów. Jedynie nam trzeba podbić tylko chyba Halikarnas, tutaj te okolice, ponieważ to też mieli w przeszłości. W Gortynie, raczej przed Gortynie, a to jest na tym, aha, średnia, tak, wracam do miasta, bo nie chcę go stracić. Jeszcze z generałem, to mam nadzieję, że się obronię. Tutaj niech świątynia się buduje. Zapewne słyszeliście, jak mój tata tam coś, nie wiem, przeszkadza mi w nagraniu. I co? Gdzie idziemy? Spartanie tu. Dwa oddziały Spartan powinny rozbić Astynomię w pył. Co najmniej cztery oddziały Astynomii. Więc co? Ajajaj, źle obracam. Niech oni najpierw wyjdą z tego lasu. Szarża. Idealnie się składa. Powinniśmy spokojnie sobie dać radę. Wy się rozkoszujcie bitwą, a ja na chwilkę zamilknę. No i wygraliśmy. Zdobyliśmy trochę doświadczenia, co zawsze się przydaje. Dwa oddziały Sparta mogą tam zostać, bo mamy dosyć dużo srebra. A teraz takie pytanie. Ile chcecie, żeby odcinki trwały? Bo 30-minutowe raczej chyba wam... Albo 25-minutowe raczej chyba wam nie podpadają, bo to jest chyba za dużo do oglądania i za długo ślęczycie nad komputerem. To ja bym tak proponował, tak z 20 minutek. Odpowiedzcie w komentarzach. No to dajemy koniec tury, tutaj nas atakuje. Znaczy nie ma szans, ale zawsze lepiej się ubezpieczyć. W pewnym sensie mam przewagę Astynomii, więc... Raczej mam przewagę liczebną, bo mam Astynomię, więc... Pójdę do terenu, gdzie ona jest najlepsza. Czyli tutaj. A Spartan dam tutaj. Długi postój, start. Aha, więc nie pójdą do... Mógłbym już iść na nich. A, oni mnie... Trzech generałów. Jak oni tam będą atakować, to ja wam powiem, o co chodzi mi z tymi generałami. Generałowie mają więcej życia chyba niż pojedyncze tutaj żołnierz i dawają morale. I jak widzicie, tych skurczybyków nie można ubić tak łatwo. Po prostu nie da się. Oni ciągle tutaj żyją. Widzicie, ten tutaj gościu sobie... Aha, już dwaj zginęli. To jeszcze tam jeden jeszcze coś bije. Ciągle jeszcze żyje. Żyje. Żyje i mi
i morduje Astynomię, jeszcze hoplitę Spartana, ale nie dał sobie rady ze Spartanami i ruszamy chyba, to są łucznicy z Psyloi, albo jacyś chyba kreteńscy, to są bardzo dobrzy łucznicy. Ale gorsi od tych łuczników perskich, bo łucznicy perscy mają tarcze, za których biją przeciwnika. Strzelają na niego, a później mogą po prostu normalnie mogą się bronić. Zapewne słyszeliście mojego ojca, który sobie wychodzi i specjalnie wrzeszczy mi przed mikrofonem. Ateńczycy raczej chyba nie zaatakują mnie takimi marnymi siłami. Mamy negocjuj pokój, Zacytianie. Zacytianie bym chciał. Też negocjuj pokój. Powinni się zgodzić. Doryscy, Cykladyjczycy. Też negocjuj pokój. Macedończycy. Asylia dla kupców. On musi trochę zdobyć doświadczenie. Ozoliscy ci to powinni być. Przysługa mieć. Jońcy, Cykladyjczycy. Złoto i koniec. Przepraszam was bardzo, ale sobie herbatkę chyba się napiję. Dobra herbatka owocowa. Raczej nie owocowa, tylko chyba normalny Lipton, tylko z fajnym sokiem z malin domowym, z domowych owoców. Dajmy zakład ceglarski i ruszamy. Pierwszemu debilowi nie udało się zrobić pokoju. Tylko z kim on tutaj miał to... Aha, Doryscy, Cykladyjczycy. Czyli jeszcze sobie pogorszyliśmy stosunki z dosyć dobrym sojusznikiem, więc przysłuszmy się miedziom. Tracy Serdowie zostali pokonani. Coś tutaj, Trakowie, jakieś państwo tutaj chyba jest dobre. Abderyci tutaj nieźle kokszą. Tracy Odrysi mają tylko jedno miasto, a Macedończycy, gdzie oni są? Aż tutaj. I mają tylko jedno miasto. Nie opłaca mi się chyba ich tutaj ciągle mieć, więc wracaj, odwołaj. Są za daleko. Najwyżej, kiedy będę już gdzieś tutaj, to dopiero wyślę do nich bardziej doświadczonych dyplomatów, żeby ich zwasalizowali. Tutaj świątynie. Nie. Cegły są przydadzą się na bardziej ważne, mniejsze sprawy niż jakieś tam coś. Złoto czy miedź? Złoto. Okej, musimy tą hieraptynę podbić. Tylko 3 nam się uda tym małym atakiem. Dyplomacja udało się. Bardzo dobrze. Wszystkim się udało negocjować pokój. Więc tutaj przysłużmy im się miedzią, bo mamy miedzi tak dużo, że aż... Jeszcze kupmy miedź, żeby mieć jej jeszcze więcej, bo monopoly jest bardzo ważny. Subsydiuj wizytę kulturalną, czyli opłać wizytę jakiegoś chyba filozofa, który nakłania naszych... O, długoterminowa ambasada też będzie dobre. Tutaj się przykładam, tutaj wraca. Badania. 37 tur do gildii zabójców. Tylko chyba nikogo nie będziemy zabijać. Sprawdźmy. Możemy szkołę dyplomacji. Aha, tylko tą. Więc dajemy. Co ona daje? Szkoła dyplomatów to rozwinięcie ambasady. Pozwala jeszcze bardziej podnieść umiejętności negocjacyjne twoich dyplomatów. I wykonywać nowe zadania. Chyba na przykład możemy tam świątynię ufundować i tak dalej. Co? Oczywiście bardzo, bardzo spodoba się. Podoba się naszym negocjom pokój. Dlaczego? Chyba nawet sojusz możemy, albo małżeństwo możemy później zawrzeć, więc to jest... Więc iście w dyplomację to nam po prostu ustawi grę. Ale jak zobaczycie na moich pierwszych filmikach,
zawsze idę najpierw w wojsko, bo mogę mieć dobrą dyplomację, ale muszę mieć silne wojsko, żeby ta dyplomacja istniała razem z państwem, które coś jeszcze trzyma przy życiu. Damy tutaj małe gospodarstwo, bo mamy cegły dosyć dużo i byśmy mogli trochę opylić miedzi, bo mamy jej... Nie. Sprzedawaj. Niech trochę więcej będzie. Ech, nie można tego. Ech, to fajne klikanie po jednym. Nie, to są po prostu jaja. To było po prostu piękne. I tak ciągle muszę... Po prostu super odcinek, po prostu subcio. 13 odcinek po chorobie komputera i wszystkim po prostu komputer się zjechał, ale 13 odcinek dosyć chyba, mam nadzieję, że chyba będzie dobry. Mam nadzieję, że wam się spodoba i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.